wszystko ma stworzyć taką kopułę antybalistyczną nad tą częścią Europy. Jeżeli ktoś by miał słomę, byłabym wdzięczna. Kopuła w Redzikowie, Jerzykowo w Kołbaskowie. Dzień w 5 minut. Wieczorne podsumowanie dnia, wtorek, 12 listopada, Krzysztof Kaczmarczyk, cześć. Redzikowo pod Słupskiem sprawiło, że Polsce jeszcze bliżej do Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sprawą amerykańskiej bazy antyrakietowej. W środę z wielką pompą jej otwarcie. Będzie jej prezydent i szef MON. Generał brygady Tomasz Drewniak, były szef wojsk lotniczych i inspektor sił powietrznych, przypomniał, że tarcza w Redzikowie jest elementem całego systemu obronnego. On się składa z kilku elementów. Po pierwsze składa się z satelitów, które mają namierzyć moment startu rakiety balistycznej. Następnie radar, który wstępnie rakiety przechwytuje, jest umieszczony w Turcji i dwa takie systemy, który z jeden jest w Rumunii w Desawlu i drugi jest właśnie w Redzikowie w Polsce, na którym są i radary, i rakiety. Tarcza ma chronić Europę przed pociskami balistycznymi wystrzelonymi z Bliskiego Wschodu. A jeśli będzie zgoda polityczna i pewne zmiany techniczne w samym systemie, będzie mógł on chronić m.in. Polskę również przed ewentualnymi pociskami z Rosji. Budowa tarczy w Redzikowie rozpoczęła się w 2016 roku i wtedy jeszcze Rosja nie stanowiła aż tak wielkiego czynnego zagrożenia dla innych krajów. Ostatnio dyktatorzy się skrzyknęli, dlatego szef NATO ostrzega przed współpracą Rosji z Koreą Północną, Iranem i Chinami. Dzień w 5 minut. Sekretarz generalny NATO mówił o tym po spotkaniu z prezydentem Francji w Paryżu. Każdego dnia Ukraińcy są zabijani przez drony Shahid dostarczone przez Iran. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży broni do Rosji, Iran i jego pełnomocnicy destabilizują Bliski Wschód i finansują terroryzm. Jednocześnie Chiny wspierają gospodarkę Rosji, jej przemysł zbrojeniowy oraz wzmacniają jej narrację na arenie międzynarodowej. Prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu zapowiedział zwiększenie wydatków na obronność. To była pierwsza wizyta nowego sekretarza generalnego NATO w Paryżu. Pałac Elizejski obawia się ograniczenia pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jutro w Polsce będzie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. O jego wizycie poinformowała kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego. A za chwilę pieniądze dla Polski z KPO. Warszawa dostanie z Brukseli fundusze na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy. Także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą i trzecią wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 miliardów 400 milionów euro, czyli około 40 miliardów złotych. Zdaniem Marcina Klucznika z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przełoży się to na szybszy wzrost gospodarczy, ale w przyszłym roku. To, że my otrzymujemy te środki, to jest jedna rzecz, ale one jeszcze muszą zostać konkretnie rozdysponowane w polskiej gospodarce, muszą zostać rozpisane przetargi, to musi pójść na przelewy. To jest perspektywa kilku kwartałów. Niewykluczone, że środki trafią do Polski jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a w Sejmie głośno o nich ostatnio za sprawą Wigilii. Zdaniem marszałka Szymona Hołowni są umiarkowane szanse na to, żeby 24 grudnia w tym roku był dniem wolnym. Lider Polski 2050 zauważa, że projekt został wniesiony do Izby dość późno. Dlatego zdaniem Szymona Hołowni może zabraknąć czasu, aby go uchwalić przed pierwszą gwiazdką. Jeżeli ma być procedowany nie na rympał, bo umówiliśmy się, że tak legislacji w tej kadencji nie robimy, no to potrzebuje przejść przez komisję. Co się wypowiedzieć? Z różnych stron. Sejm, Senat i jeszcze 21 dni na prezydenta. Projekt o wolnej Wigilii przygotował klub Lewicy. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie i trafił do dalszych prac w komisjach. Są i takie stworzenia Boże, które w Wigilię nie pracują i wcale nie chodzi o to, że pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda. Jeże nie świętują, bo się hibernują. Słuchasz podcastu Dzień w 5 minut. Nie tylko jeże, ale i wiewiórki, zające, sowy, kaczki czy gołębie będą miały schronienie. W Kołbaskowie pod Szczecinem powstało Jerzykowo, czyli sypialnia dla jeży. To schronienie potrzebne szczególnie zimą, gdy zwierzęta te hibernują. Stworzyła je Marzena Białowolska, prowadząca Fundację Dzikich Zwierząt. Jak mówi, powstają też woliery dla innych małych zwierząt potrzebujących pomocy. Pierwsze jeże już się przeprowadziły do nowych domów. Chatek jest 15, jednak to wciąż za mało. Dlatego prośba o robienie takich domków. Jak najbardziej przyjmę w każdej ilości, dlatego że inne zwierzęta też z nich korzystają. Jeżeli ktoś by miał słomę, byłabym wdzięczna, bo słomy teraz potrzebuje bardzo dużo. Domek powinien mieć wentylację, być ocieplany i mieć wąski korytarz, który ochroni hibernujące jeże przed drapieżnikami. A mnie się jeden z jeży zwierzył, że szuka wieży. A co według ciebie jeż powinien mieć też? Napisz w komentarzu. A z Fundacją Dzikich Zwierząt można kontaktować się poprzez ludzką wyszukiwarkę. Wpisz bez polskich liter Fundacja Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska i dowiesz się,
jak dostarczyć słomę. Krzysztof Kaczmarczyk, cześć. Wysłuchałeś podcastu Dzień w 5 minut.